Modzie jako kreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj pokażę Wam program o przeróbkach. Będą to rzeczy z lumpeksów albo rzeczy z mojej szafy i które nie były super do mnie dopasowane, więc zostały przeze mnie przerobione. Większość tych rzeczy przerobiłam ręcznie, czyli bez użycia maszyny i Wy też możecie to zrobić. Zaraz Wam pokażę, co zrobiłam, żeby te rzeczy były atrakcyjniejsze albo po prostu, żeby na mnie pasowały. Zapraszam. No i kochani, zacznę od tych rzeczy, które mam na sobie. Zobaczcie, spódniczka, którą mam na sobie, tak się prezentuje. Pokazywana była już w stylóweczkach na Ferragamo, ale ta spódnica miała dziurki. Mówiłam Wam wtedy, że właśnie ta spódniczka ma dziurki. No i tutaj w kilku miejscach były wypalone papierosem takie mikrodziurki, bo to niestety jest poliester. Natomiast mnie się ta spódniczka bardzo, bardzo podoba. Ona ma prześliczny wzór i kolory. Ma takie bażanty tutaj. To nie jest tak super widoczne, bo te wzory są w podobnych kolorach. Takie ptaki, pióra ptasie, takie esy, floresy. Można powiedzieć, że częściowo to jest taki turecki wzorek. No i tak bardzo tego nie widać, tych dziur też tak nie było widać, ale powiem Wam, że mnie trochę denerwuje, jak wiem, że coś jest nie tak z czymś, więc wolałam sobie z tym poradzić. I teraz zobaczcie, co zrobiłam. Pokażę Wam przebiteczki, na których zobaczycie etapy przerabiania tej spódnicy tak, żeby nie miała już tych dziurek, a żeby według mnie przynajmniej była bardziej atrakcyjna. Macie tam zdjęcia po kolei. Najpierw postanowiłam, że wykorzystam zatrzaski, mosiężne zatrzaski, które kupiłam w zestawie kaletniczym, który za chwilę też zobaczycie. I postanowiłam, że na te dziurki nabiję zatrzaski, bo pierwszy mój pomysł był taki, żeby wyhaftować coś na tych dziurkach, ale potem stwierdziłam, że to może nie wyjść fajnie, bo jednak hafty przy takich wzorach nie będą widoczne, będzie to wyglądało, jakby faktycznie coś było pocerowane. W związku z tym wymyśliłam sobie łańcuch, a że miałam taki naszyjnik z łańcucha, którego nie nosiłam, bo mam drugi w lepszym kolorze, a ten idealnie spasował się kolorystycznie do mojej spódnicy, no więc nabiłam mosiężne zatrzaski. No tak, to jest mosiądz, no kolor mosiądz. Nie wiem, czy one są z mosiądzu, ale prawdopodobnie. Nabiłam je dokładnie na tych dziurkach, zobaczcie. I postanowiłam zrobić taką właśnie metalową ozdobę. Część tego paska, część tego naszyjnika łańcuszkowego przyczepiłam do paska spódnicy, jak gdyby. I zwiesiłam go tak, drugą część przyszywając tuż przy tym zatrzasku. Oczywiście to jest tylko ta górna część zatrzaska. Tak naprawdę tam nie ma zatrzasków, to są tylko takie zrobione z tego ozdoby metalowe. No i właśnie ten łańcuch, który się tak przewiesza i według mnie stanowi to bardzo fajną ozdobę w takim stylu i kolorystycznie, i stylowo podoba mi się to, powiem Wam. Wyszło coś takiego innego i nawet taka fajna jest do zabawy ta ozdoba. Można sobie ruszać tymi kółeczkami, a ja jestem kinetyczką częściowo, więc lubię, jak coś robię, ruszać różnymi rzeczami, dotykać ich. No i tak. Zobaczcie tutaj teraz na mnie, jak tu wyglądam w tych przeróbkach. Po tych przeróbkach spódniczka jest spoko, naprawdę. To jest vintage lat 80., jak już wcześniej mówiłam. Tutaj ułożyłam sobie taki grubszy pasek, żeby to ładnie w talii leżało, żeby troszkę węziej to było, bo ona jest dosyć taka kopiasta, ta spódnica, więc lepiej wygląda z takim bardzo wąskim w talii pasem. No i tutaj właśnie przewiesza się ten łańcuch, więc fajny pomysł, jeżeli macie coś takiego, do czego pasuje właśnie metalowy element, jakiś taki kuty. No i mi się wydaje, że naprawdę spoko, kolor fajnie i do swetra, i do spódniczki się prezentuje według mnie. Nie wiem, co Wy sądzicie, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł i ładnie to wyszło. I ta nawet ten łańcuch trochę tak obciąża nawet te zaszewki, że nie odstaje ta spódnica aż tak, co mi się podoba. Ciekawa jestem Waszej opinii, jak Wam się ta przeróbeczka podoba. Dla mnie coś takiego innego, zabawnego i modnego, bo łańcuchy teraz są na topie. No i druga rzecz to ten sweterek, który też już widzieliście w tej samej stylówce właśnie na Ferragamo, ale był troszkę tutaj za luźny na mnie ta bluzka, bo ja stwierdziłam, że będę to nosić pod spód i wolę, jak tutaj nie ma aż tak dużego nadmiaru tego materiału, no i po prostu zwęziłam to. Ale nie zrobiłam tego sama, po prostu poprosiłam moją krawcową, panią znajomą, która zwęziła mi to, ponieważ to jest wełna i zobaczcie, to jest dzianina wełniana.
z tyłu i zwężenie czegoś takiego na zwykłej maszynie bez overlocka mogłoby się skończyć tym, że tutaj by mi puściły oczka w tej dzianinie. No i po prostu poleciałoby takie oczko i byłoby do wyrzucenia. A pani ma overlock i pięknie mi to wykończyła od środka. Dzianina jest też zabezpieczona, więc już teraz nic się z tym nie stanie i jest dużo lepszy rozmiar. Tadam! Takie proste przeróbeczki, ale naprawdę czasem prosty trik ratuje całą rzecz. No to kochani, teraz idźmy dalej. Następne rzeczy. Na początek pokażę Wam też takie prostsze rzeczy, które możecie zupełnie sami zrobić i z którymi nie ma żadnego problemu przy przeróbkach. Nie musicie umieć za bardzo szyć, wystarczy umieć trzymać igłę i naprawdę proste triki rozwiążą Wasze problemy. Spodnie, które już kiedyś na pewno widzieliście w stylówkach i w holach. Takie aksamitne spodnie z wiskozy i jedwabiu. Uwielbiam te spodnie, są przeciepłe, bardzo fajne, mają piękne kolory i wzory i są naprawdę bardzo praktyczne, ale były na mnie w pasie za duże, bo często, jak mówiłam, na mnie rzeczy są w pasie troszkę za luźne, mimo że w biodrach są dobre. A żeby nie kroić całych spodni, nie rozpruwać, nie robić jakichś zaszewek dodatkowych, bo to jest niepotrzebne, bardzo prosty do wykorzystania dla Was trik. Zobaczcie, tutaj sobie rozprułam na środku odrobinę przy paseczku te spodnie, tylko dosłownie to było 2 cm rozprucia. W środek wciągnęłam szerszą gumkę, dosłownie to jest 15 cm gumki, taki mały kawałek, jak widzicie tam. W ogóle to była gumka z jakiegoś starego pasa do pończoch do wyrzucenia. Postanowiłam go wykorzystać, żeby być bardziej eko i nie kupować nowej gumki, tylko skorzystać z czegoś, co mam, a czego nie używam. I teraz tak, żeby zrobić właśnie taką gumkę jakby z tyłu, która nam zwęża pas, jedną stronę tej gumki, oczywiście w środku ją trzymając, przyszyłam do paska tak pionowo. Zobaczcie, to jest przeszyte tutaj w pionie po prostu, razem z tą gumką, która jest wciągnięta do środka. Później naciągamy tą gumkę, marszczymy sobie to miejsce i w takiej samej odległości po drugiej stronie znowu przyszywamy ją. Ja to przeszyłam po prostu przez cały pasek, bo to jest aksamit i tego nie widać na wierzchu, zobaczcie. Wcale nie jest to tak widoczne, że to jest coś zwężone. Jeżeli ja to włożę, to mi się rozszerza i w ogóle praktycznie nie widać tej przeróbeczki. Widać takie malutkie tutaj kawałki jakby tej nitki, które przeszywają. Można by to było też przyszyć całkowicie tylko do spodu. Jeżeli to są dżinsy albo grube spodnie, to możecie tylko do spodniej części paska sobie przyszyć i nie będzie to żaden problem. Natomiast ja chciałam, żeby to się lepiej układało i przeszyłam to przez całość, ponieważ właśnie aksamit sprawia, że ta nitka zostaje troszkę zakamuflowana. No i zobaczcie, rewelacja, są idealne teraz. Zajęło mi to dosłownie 15 minut, wszycie tej gumeczki do środka i już to świetnie trzyma, nie widać tego i spodnie się nie zsuwają, bo to jest największy problem, że takie spodnie później troszkę za luźnie zaczynają się zsuwać, one są elastyczne i no i trzeba je cały czas podciągać, co jak dla mnie jest uciążliwe i upierdliwe. No i taki prosty trik, mam nadzieję, że się Wam przyda. Mi się już wielokrotnie takie triki sprawdziły, także polecam. No i teraz kolejne rzeczy. Moi drodzy, płaszcz, który Wam pokazywałam. Kupiłam taki naprawdę świetny płaszcz pikowany. To jest taki bardzo prosty płaszcz, prawdopodobnie ze sztucznego, bo tam nawet nie ma metki w środku. Była metka, ale ktoś ją tu odprął, bo widać, że jest miejsce. Oczywiście płaszcz został wyprany i również zaniosłam go do krawcowej. Naprawdę było to niedrogie, przeróbka kosztowała 20 zł. A po prostu tylko zwęziłam ten płaszcz w rękawie i tutaj wzdłuż tego płaszcza. Został zwężony o jakieś 10 cm i odrobinę skrócony rękaw. To jest bardzo proste, bo naprawdę taki bardzo prosty płaszcz, nie ma z nich żadnych kombinacji, to nie jest jakiś płaszcz krojony, przykrajany krawiecko, żeby tam były skomplikowane rzeczy. Dlaczego go oddałam do krawcowej? No bo żeby takie cięższe rzeczy szyć, które mają grubszy materiał, no nie zawsze te takie zwykłe, proste maszyny do takich zwykłych rzeczy się do tego nadają. Czasem może być tak, że złamie nam się igła, że to no nie jest to tak łatwo uszyć, ponieważ to jest grube i pikowane. Stwierdziłam, że żeby nie ryzykować mojej nowej maszyny, to jednak te 20 zł wolę wydać i po prostu krawcowa mi to ładnie przeszyje, bez problemu. No i zobaczcie, było to naprawdę proste,
Zajęło to jeden dzień, ta przeróbka. No i płaszcz jest na mnie dobry. Dodatkowo, i to już jest moje, jakby moje dzieło, zmieniłam w tym płaszczu guziki. One były takie brzydkie, plastikowe, przezroczyste, jakby od pościeli trochę. Odprute, wyrzucone i zamiast nich z marynarki zakupionej przeze mnie, właściwie którą otrzymałam za darmo w Lumpeksie na te guziki, przyszyłam sobie takie bardzo ładne guziczki, zobaczcie, naprawdę są spoko. Takie jakby trochę szlikretowe, czy rogowe, o. Ładne, beżowe, pasujące do płaszcza. Teraz są modne w ogóle takie guziki właśnie w takich, takich deseniach. Przy wielu sklepach, wielu sieciówkach, na wystawach widziałam właśnie czy swetry, czy żakiety, czy koszule wręcz takie grube z takimi właśnie tego typu guzikami. No i wszędzie przyszyłam te guziczki wzdłuż. No i zobaczcie, tutaj jest stylóweczka, w której jestem ubrana w golfik, spodnie i do tego ten płaszcz. W dwóch wersjach, raz z torbą taką pasującą jakby do płaszcza, czyli czarno, taką beżową, właśnie też pikowaną, żeby nawiązać już tutaj całość pikowań. A druga torba jest czerwona i pasuje do golfa. To jest taka elegancka torba. Fajnie to ożywia moim zdaniem też. Także jest dużo możliwości noszenia takiego płaszcza i do spódnic, i do spodni. Ja bym to spokojnie też do sukienki włożyła, na przykład jakieś mini. Po rozpięciu tego płaszcza bardzo ładnie widać właśnie sukienkę czy spódnicę mini. No i ciekawa jestem bardzo, co myślicie o tym płaszczu, jak ja w nim wyglądam. On jest taki oversize'owy, ale powiem Wam, że byłam nawet na wycieczce w lesie w tym płaszczu, bo było nieprzyjemnie i mokro, ma kaptur i było mi tak ciepło, miło i przyjemnie, że jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam za 5 zł, czyli w sumie za płaszcz z przeróbką zapłaciłam 25 zł. Wow! No i naprawdę jest bardzo, bardzo praktyczny. Można lubić taki styl, można go nie lubić, ale myślę, że właśnie do nowoczesnych rzeczy on się bardzo nowocześnie prezentuje. No i jest w topowych trendach. Tadam! 25 zł, kochani, z przeróbką. Częściowo moją własną. No i teraz przechodzimy do coraz bardziej skomplikowanych rzeczy. Następna rzecz to sukienka, którą pokazywałam w ostatnim haulu za 3 zł z Lumpeksu. No i kochani, ta sukieneczka, zaraz Wam pokażę ją w przebitkach, jak ona wygląda. Tak jak mówiłam, zwęziłam ją tylko z tyłu. Ona miała tutaj takie całkowicie otwarte, o, zobaczcie tutaj, na tym miejscu widać, taki materiał wszyty pomiędzy te czarne materiały. No i według mnie to było troszkę takie zbyt wyzywające po pierwsze. Co prawda bardzo podobał mi się ten efekt, taki artystyczny, ale stwierdziłam, że spokojnie mogę to zaszyć i ponieważ była na mnie za duża, użyłam przepiękne guziki, takie też z Lumpeksu, z fraka starego, zobaczcie. Bardzo ładne guziki w taką jakby szachownicę wyszywane, jedwabne. I przyszyłam 3 takie guziki, nie zaszyłam tego całkowicie, także jak się to włoży i się człowiek rusza, to widać między tutaj tymi zakładkami, właśnie między tymi guzikami ten materiał nadal. I dlatego to mi się bardzo podoba, bo tutaj na tych wywinięciach w oryginale też właśnie jest ten materiał, który prześwituje. I według mnie to jest naprawdę fajny styl. I no i właściwie to wystarczyło, bo ta sukienka jest teraz na mnie dobra, a że jest trochę taka mało ściągnięta w pasie, to ja do tej sukienki jeszcze proponuję taki oto pasek. To jest pasek z materiału z takimi frędzlami. Bardzo modne są frędzle, więc ten pasek mi się tu idealnie sprawdził. I zobaczcie, on jest praktycznie w identycznym takim deseniu przeplatanym jak te guziki. Przesuper to wygląda, jak się moim zdaniem, jak się włoży właśnie ten pasek, jeszcze ściśnie się tą sukienkę tu poniżej tego zmarszczenia tym pasem i on sobie tak luźno zwisa. No i zaproponuję Wam tutaj stylizację do tej sukieneczki. Myślę, że fajna by była właśnie taka rockowa trochę stylizacja, bo ona ma tu skórę, zobaczcie, to jest naturalna skóra i według mnie naprawdę super wygląda do tego coś rockowego. Łańcuch taki troszkę hardkorowy w takim ciemnym, bardziej miedzianym kolorze, właśnie ten pasek. Przezroczyste rajstopy albo rajstopy kabaretki czarne byłyby też rewelacyjne. No i wysokie buty albo kozaki, albo właśnie takie trapery ciężkie, które troszkę podkreślą taki drapieżny i taki przekorny charakter tej sukienki, bo ona ma taki trochę właśnie
taki troszkę przekorny charakter. Jest taka nietypowa i według mnie takie nietypowe dodatki też jeszcze bardziej podkreślą ten charakter. Można na to zarzucić fajną skórzaną ramoneskę i w ogóle już będzie rewelacyjna stylowa na jakąś letnią imprezę albo wiosenną imprezę. No i powiem Wam, że za 3 zł i sama to przerobiłam, nic nie dołożyłam do tej sukienki. Uważam, że to jest super zakup i że na pewno będę chodzić właśnie na jakieś letnie, wiosenne imprezy w takiej sukience. Ona mi się bardzo podoba. Jest świetnej jakości. Jest bardzo oryginalna. Także tadam. Teraz, moi drodzy, na koniec zostawiłam sobie rzeczy najtrudniejsze, czyli takie rzeczy, które wymagały ode mnie naprawdę sporej przeróbki. Jedna z tych rzeczy to wręcz będzie coś nowego, czego jeszcze nie widzieliście. Właściwie obydwie rzeczy będą czymś, czego nie widzieliście. Więc to, można powiedzieć, jest taki łączony haul. Haul razem z przeróbkami. No i zobaczcie, kupiłam sobie na Vinted za 45 zł przepiękne vintage spodnie zamszowe z takimi zakładkami tutaj. Widzicie, tu są zakładeczki. I one są takie 7/8, nie są bardzo długie, szerokie na całej długości nogawki. Miałam taki pomysł, że chciałam wystylizować te spodnie do stylówek Chanel. Zobaczycie je na 100% w stylówkach na Chanel, bo właśnie w tym celu je wykonałam. Bardzo spodobały mi się właśnie w pokazach zimowych Chanel te spodnie z napami, takie w stylu trochę kowbojskim. Bardzo fajne to jest. Oczywiście jest dużo krytyków jakby tej kolekcji, ale ja tutaj nie będę z nimi dyskutować. Po prostu spodobały mi się te spodnie i postanowiłam z tych właśnie vintage'owych spodni zrobić coś takiego, jak zrobili w Chanel. Po prostu zakupiłam sobie zatrzaski, napy, razem z takim specjalnym urządzeniem. To nie jest jakaś maszyna, to są takie narzędzia do użycia ręcznego wraz z młotkiem, że tak powiem. I można to zrobić samemu, bardzo łatwo, za pomocą tych narzędzi. I właśnie zakupując sobie jeden komplet takich napów, takich zatrzasków, po prostu rozprułam te spodnie. Tutaj zobaczycie kolejne etapy jakby nabijania tych napów. Pierwszy raz to robiłam i powiem Wam, że miałam tremę naprawdę, bo bałam się, że coś może nie wyjść, może źle to przekuję w złym miejscu, może to się nie udać i zmarnuję spodnie, no jednak prawie 50 zł. Nie dość, że mi się podobają, to no po prostu miałam tremę, powiem Wam, przy wykonywaniu tej przeróbki naprawdę miałam tremę i można powiedzieć, że zdobyłam nową umiejętność też. Ale udało się, powiem Wam, że naprawdę udało się spoko to zrobić. Nabiłam te napy, musiałam rozpróć te spodnie aż do kolana, bo stwierdziłam, że nie robię na całej długości, tylko od kolana do dołu. No i rzeczywiście, zobaczcie, tutaj te napy są super. One są, tutaj druga część jest na tym jakby podwinięciu nabita i normalnie one się zapinają, można je bez problemu zapiąć, o. I spodnie są całkowicie zapięte aż do dołu, albo mogę je rozpiąć i tak jak właśnie w pokazach Chanel, one będą sobie fajnie powiewały. O, pokażę Wam tutaj zapięte. Tutaj tą stronę już zapięłam, będą tak fajnie luźno sobie zwisały, albo właśnie całkiem otwarte i tutaj będzie mi wystawał wtedy kozaczek, będzie mi wystawał wysoki but, będzie widać go, kiedy będę chodzić, bo sobie tutaj te spodnie tak otwarte fruwają przy chodzeniu. Naprawdę fajny wygląd, bardzo modne, topowe można powiedzieć. Nie było to trudne, aczkolwiek przeróbka tych spodni nie była też wcale aż tak tania. Same spodnie 45 zł, więc może nawet jakbym nie liczyła tego, prawda, bo to jest jednak spodnie, które kupiłam i miałam, co prawda specjalnie, ale te zatrzaski kosztowały mnie też 45 zł, z tym, że oczywiście nie użyłam całego kompletu zatrzasków i będę miała to urządzenie nadal i będę mogła przerabiać kolejne rzeczy, także to była swego rodzaju inwestycja, natomiast całość tej przeróbki łącznie z zakupieniem właśnie tych akcesoriów kosztowała mnie 90 zł, czyli dosyć sporo. Można by powiedzieć, że takie spodnie za 90 zł bym sobie pewnie kupiła w sklepie. Aczkolwiek, szczerze Wam powiem, że nie widziałam fajnych spodni w tym stylu jeszcze, ani w internecie, ani w sieciówce, więc uważam, że to jest coś bardzo oryginalnego. To są oryginalne vintage spodnie i są ze skóry naturalnej,
co sprawia, że naprawdę są wyjątkowe, są niepowtarzalne i uważam, że to jest coś naprawdę takiego wow, takiego, że no na pewno w sklepie, czy w butiku, czy gdyby robił to jakiś projektant, kosztowałoby to ładnych kilka stówek, a nawet może ponad 1000 zł, no bo to jednak skóra. Także mam nadzieję, że to się Wam podoba, czekajcie na stylówki według Chanel, bo naprawdę wymyśliłam dosyć fajne stylówki z tymi oto spodniami. Tak, i kochani, ostatni ciuch, który przerobiłam na dzisiaj i który chcę Wam pokazać, to sukienka w stylu Chanel. No i oczywiście to jest kolejna rzecz, którą zobaczycie w stylóweczkach już w następny czwartek w stylu Chanel, kolekcji Chanel. To była bardzo nieciekawa sukienka. Powiem Wam, że jedyne, co mi się podobało w tej sukience, to były tak naprawdę te kieszonki oraz kolor. Podobał mi się kolor i pasował mi do tej stylizacji, którą sobie wymyśliłam, którą sobie upatrzyłam u Chanel. Bardzo mi się spodobał ten materiał. On jest w ogóle taki elastyczny trochę. To nie jest taki sztywny materiał, jak właśnie typowo u Chanel, ale z wyglądu jest to właśnie taki tweed. Tweed w takim różowo-biało i czarne nitki posiada. I właśnie bardzo mi się spodobał ten materiał. Ona była za duża ta sukienka i miała rękawki. Tutaj normalnie były takie krótkie rękawki, no i była dosyć sporo szersza w pasie ta sukienka i tutaj pod pachami. Przepraszam od razu Was, kochani, że nie zrobiłam zdjęć przed. Po prostu tak byłam w ferworze pracy, że dopiero się zorientowałam, że nie mam zdjęcia sprzed, jak już ucięłam te rękawy. No i trochę było już musztarda po obiedzie, jak to się mówi. W związku z tym, no, nie zobaczycie jej, jak była przed. Ale wyglądało to tak. Tutaj był bardzo zabudowany dekolcik, czyli taki coś takiego. Taka łódeczka bez wycięcia tutaj, tak jak jest teraz. Było to szersze i miało takie bardziej proste. Taki prosty krój sukieneczki. I miał rękawek taki 25 cm, czyli krótki rękawek, ale taki z dłuższego rodzaju rękawków, nie takie króciutkie motylki. No i oczywiście wyglądałam w tym jak ostatnia ofiara losu, albo jak ciotka Klotka. Stwierdziłam, że absolutnie czegoś takiego bym nie włożyła. I co zrobiłam? Nawet nie użyłam maszyny do tego, bo ten materiał jest na tyle miękki i na tyle taki podatny, że można bardzo łatwo, nawet dużymi ściegami, szyć ręcznie po prostu i nawet jest to, powiem Wam, łatwiejsze, bo szyjąc ręcznie od razu można sobie ten materiał przy szyciu układać i naprawdę nie jest to żaden problem. Więc co zrobiłam? Najpierw odcięłam rękawy oczywiście, bo zanim odetniesz rękawy, no to niewiele da się zrobić. Odcięłam sobie rękawki i zaznaczyłam sobie, ile w talii ta sukienka jest na mnie za szeroka. Później po prostu to przeszyłam ręcznie właśnie. Tyle, ile mi tutaj nadbywało. Odcięłam ten materiał, który mi tutaj został z boków. Zobaczcie sobie tutaj na przebitkach, jak to robię. A później wycięłam dekolt. I tutaj musiałam troszeczkę pomyśleć nad tym dekoltem, bo chciałam, żeby to była jakaś taka sukienka w troszkę też właśnie w kroju, która by u Chanel. No i tak się udało, myślę, bo było kilka takich modeli. Zobaczycie to już we vlogu następnym. No i zrobiłam dosyć głęboki dekolt, bo to nie będzie sukienka, którą noszę na gołe ciało, prawda? Próbowałam odtworzyć troszeczkę krój sukienek, jakie widziałam tam w kolekcjach Chanel. Zrobiłam bardzo głęboki dekolt, który będzie noszony na bluzkę lub golfik. Nie będzie go noszony na gołe ciało, więc nie ma to znaczenia, że jest taki długi. A żeby jeszcze bardziej nawiązać do tego stylu chanelowskiego, przyszyłam tutaj łańcuszek. Miałam taki zerwany łańcuch, którego się niestety nie da naprawić. Bardzo ładny złoty kolor ma ten łańcuch i to jest taka żmijka. No i po prostu go przyszyłam bardzo cienko, ręcznie do tego dekoltu. Drugą część tego łańcuszka, bo to był bardzo, bardzo długi łańcuszek, drugą część po odcięciu przyszyłam, żeby luźno zwisała. Zresztą sami zobaczycie w stylówkach, bo właśnie takie duże złote łańcuszkowe elementy były częścią dosyć ważną tej kolekcji, więc postanowiłam ozdobić tutaj i nawiązać też przy okazji do tych guziczków, które się znajdują na kieszonkach. Według mnie bardzo fajnie wyszła ta sukienka. Ona jest mimo wszystko dosyć taka elegancka, ale też jest przekorna. Właśnie nie taka super klasyczna, jakaś zabudowana z rękawkiem. To nie jest jakaś biurowa sukienka, tylko można to włożyć już właśnie do wysokich kozaków, do czarnych rajstop, do golfa czarnego, do białego golfa i można to wystylizować już całkiem tak z pazurem fajnie. Zobaczycie już w stylówkach, bo naprawdę będzie, według mnie będzie to jedna z najfajniejszych stylówek
które będą w programie, dlatego nie chcę Wam psuć zabawy, nie chcę tego już teraz zdradzać, ale możecie zobaczyć, że sukienka jest naprawdę, naprawdę spoko zrobiona i też nie było to trudne. Przeróbka tej sukienki zajęła mi godzinę, naprawdę nie dłużej, bo dosyć szybko się to szyje, to nie było szycie takim bardzo ścisłym wzorem, ściegiem, tylko po prostu takimi większymi przeszyciami leciałam, no bo jak mówię, materiał się na to nadaje i nawet powiem Wam, że obleciałam to takim ręcznym overlockiem, także nie puści mi też oczek ta sukienka. No i jeszcze w nawiązaniu do tego następnego programu, który już nagrywam, buty. Zobaczcie, to są moje kozaki z lumpeksu zresztą, chyba sprzed 2 lub 3 lat nawet. Super fajne kozaki, trochę takie jakby kowbojkowe, właśnie trochę takie niby do konnej jazdy, więc bardzo fajnie też spasują do tej nowej kolekcji według Chanel. Suwane kozaki bez zamków. No i postanowiłam też nawiązać do trendów i do właśnie stylóweczek Chanel i zamontować na tych kozakach dodatkowo takie łańcuchy. One troszkę się kojarzą z ostrogami, z czymś właśnie takim kowbojskim, a jednocześnie właśnie są tym modnym elementem. Ale kochani, ponieważ wiadomo, takie trendy, czy to łańcuchy, czy jakieś takie wyraziste trendy biżuteryjne są naprawdę dosyć krótkotrwałe zazwyczaj, postanowiłam, żeby to zrobić jednak tak tymczasowo właśnie, czyli coś, co nie będzie na stałe częścią tego buta. To ten łańcuszek jest na gumce i on jest po prostu zdejmowany. Ja to mogę całkowicie zdjąć, o. Jeżeli będę chciała te buty bez żadnego łańcuszka, będę chciała takie luźne, czarne, to po prostu sobie to zdejmuję, a w razie, gdyby mi pasował właśnie łańcuch czy jakiś fajny, ozdobny element, to mogę sobie to z powrotem założyć. No i fajny trik, jeżeli macie możliwość zrobienia sobie jakiejś ozdoby, czy właśnie założenia nawet zwykłych łańcuszków na swoje kozaki, to jest super trik modowy, spróbujcie, bo czasem leży nam biżuteria, której nie bardzo jest do czego użyć i właśnie można to tak wykorzystać. Modne elementy sobie założyć po prostu na swoją garderobę, na buty, na torebkę przypiąć i już będzie fajny gadżet. Nie trzeba kupować nowych butów z modnym akcentem ani nowej torebki, tylko właśnie użyć to, co już macie. I to się nazywa moda eko. No i kochani, to na dzisiaj już tyle. I bardzo serdecznie zapraszam Was na następny program właśnie stylówki w stylu Chanel. Zapraszam Was na nowy haul już za tydzień, bo już mam nowe rzeczy oczywiście do pokazania. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania, do dawania łapki w górę, jeśli podoba się Wam program, komentowania, szczególnie bardzo cieszą mnie komentarze i lubię z Wami rozmawiać, więc bardzo proszę komentujcie, piszcie, co się Wam najbardziej podobało albo co Waszym zdaniem jest najciekawsze. No i możecie też pisać o swoich przeróbkach, czy coś fajnego Wam się udało wykombinować w tym sezonie albo w poprzednich. Jeszcze chciałam powiedzieć, że czasem, nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Jeżeli komuś nie odpowiedziałam, to znaczy, że ten komentarz mi się niestety nie wyświetla. Już kilka razy tak się zdarzyło, także bardzo przepraszam te osoby, ale pojawia mi się w powiadomieniach komentarz, natomiast ten komentarz mi się nie wyświetla po otwarciu YouTube'a, no i nie mogę na to odpisać. I nie wiem, frustruje mnie to bardzo, bo już no prawie za każdym razem jest jeden taki komentarz, jedna osoba, której nie odpowiadam, po prostu nie mam jak wejść w te komentarze, nie mam jak tego edytować i tak jakby tego komentarza nie ma po otwarciu. Nie wiem, na czym to polega, może Wy wiecie i możecie mnie oświecić, to bardzo Was proszę o pomoc. Dobrze, kochani, do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Pozdrawiam wszystkich Wolkan.